Moim Państwa gościem jest trener pierwszego zespołu, pan Łukasz Cabaj. Na wstępie pragnę podziękować naszym kibicom. Naprawdę mile przyjęcie naszych dwóch pierwszych pilotażowych odcinków. Oglądalność, a zasięgi są imponujące. Naprawdę. Dziękuję również za słowa konstruktywnej krytyki. Wiemy, że dźwięk pierwszych odcinków nie był najlepszy. Dlatego zrobiliśmy korekty i już dziś powinniście to zauważyć. Oczywiście do profesjonalizmu nam daleko, ale to nie o to chodzi. Za to mamy zawsze pozostaje nam pole do poprawy. Trenerze, rozpoczynamy? Możemy rozpoczynać. Jesteśmy na ty, chyba będzie nienaturalnie, jak będziemy sobie mówić per pan. Zdecydowanie na ty, więc idziemy. Jesteś w trzecim odcinku, oglądałeś poprzednie? Oczywiście. Jak oceniasz poprzednie odcinki wypowiedzi debiutantów tego projektu? To debiutowali w tym projekcie pierwszych dwóch naszych zawodników. Faktycznie, były bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawych rzeczy można się o tych chłopakach dowiedzieć. Ja też sam jestem ciekawy, jak reszta drużyny później wypadnie w kolejnych odcinkach. Czas na ciebie. Rozumiem, że jesteś gotowy. Możemy zaczynać. Jak zaczęła się twoja przygoda z piłką? Pytam o zawodniczą przygodę. Moja przygoda rozpoczęła się w Mielcu. Wychowałem się i urodziłem obok Stadionu Stali. Tam też zacząłem chodzić na pierwsze treningi do Stali. Zapisałem się do szkoły sportowej. No i tak to się zaczęło kręcić. Generalnie rozpoczęło się to wszystko od turnieju szkół, który był w Mielcu, klas trzecich i od czwartej klasy już szliśmy do szkoły sportowej. Tylko Stal Mielec w karierze piłkarskiej? Były różne przygody inne, było Podgórze, Kraków, Zwierzyniecki, Pogoń, Skotniki, Słomniczanka, Słomniki między innymi, także no było tego trochę. Teraz z perspektywy czasu coś byś zmienił? Mówię o karierze Krokach jako piłkarz. Myślę, że wykazałbym się większą cierpliwością tym, co robiłem, natomiast zdecydowanie dużo więcej poświęciłbym na technikę i na to, co robimy z piłką. Na pewno jako młody piłkarz popełniałeś błędy młodości. Jako zawodnik na emeryturze już, prawda? Dasz radę swoim piłkarzom, czego powinni unikać, na czym się skupiać? Myślę, że zawodnicy, którzy wchodzą w ten wiek, przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na to, jak o siebie dbają, podnosić swój poziom samoświadomości, no i praca. I przede wszystkim nie wątpić w to, co można osiągnąć, bo w dzisiejszych czasach naprawdę można wiele. Czyli wierzyć w marzenia. Po to są, żeby je spełniać. Zawodniku pytałem o idola, piłkarza. No, trenera wypada zapytać o idola na ławce trenerskiej. Faktycznie. Myślę, że z kilku trenerów kilka rzeczy takich bardzo mi się podoba, podchodzi. Bielsa. To jest jedna osoba, druga to jest Guardiola i trzecie to jest Ferguson. No to takie tuzy, że tak powiem, z najwyższej półki trenerzy. Jak się uczyć, to się uczyć. Dokładnie. Co cię najbardziej denerwuje u twoich zawodników? Daj im, oni będą oglądać, daj im wskazówki, czego mają unikać, czego nie robić, żeby nie denerwować swojego trenera. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że brakuje nam wszystkim naprawdę, i to mówię w kontekście też całej ligi, brakuje nam odwagi w tym, co robimy. Bardzo często liczy się wynik tu i teraz, tak naprawdę w czwartej lidze, czyli piątym poziomie, gdzie powinniśmy odważnie do tego wszystkiego podchodzić. Ten wynik wiadomo, że jest ważny i on często determinuje to, czy będziemy jako trenerzy, jako zawodnicy dalej pracować, czy nie. Natomiast no, brakuje nam odwagi w tym, co robimy bardzo często i bardzo często patrzymy przez pryzmat tego, co możemy stracić, a nie tego, co możemy zyskać. Rozumiem. A teraz zapytam o drogę trenerską. Jak to się zaczęło? Zaczęło się dosyć naturalnie, bym powiedział, bo przechodząc do Podgórza Kraków swego czasu, podjąłem decyzję, jakby przyjąłem ofertę, może inaczej, trenera Więcka w Krakowie, który zaproponował mi grę i prowadzenie drużyn młodzieżowych. To łączyło się z tym, że prowadziłem bodajże trampkarzy. No i tak to się wszystko rozpoczęło. Rozumiem, takie były początki pracy trenerskiej. Teraz zapytam o infrastrukturę Mosiru. Czy wystarcza ci to, czy to za trudne pytanie w tym momencie? Jeśli mam być szczery, to dla mnie infrastruktura Mosiru na ten moment jest taką trochę wizytówką tego miasta. Przyjeżdżają tutaj ludzie i pomimo prac, które tutaj stara się kierownictwo Mosiru robić, żeby ten obiekt wyglądał w miarę przyzwoicie, to no, umówmy się,
myślę, że od dobrych kilkudziesięciu lat nie było tutaj porządnego gwoździa wbitego, bo no, są miejsca, gdzie możemy dużo poprawić, są miejsca, gdzie naprawdę parę rzeczy fajnie funkcjonuje, bo naprawdę boiska mamy w miarę zadbane i to trzeba tutaj oddać tym ludziom, którzy tutaj naprawdę ciężko pracują. Mhm. Natomiast no mówię, no, obiekt pozostawia wiele do życzenia. No, różne są nazwy tego obiektu, niestety nie będziemy przytaczać, ale tak jest, taka jest prawda. Pracujesz również w SMS-ie, w naszym tu iglopolskim SMS-ie. Która praca sprawia Ci większą przyjemność? Praca z seniorami, praca z młodzieżą? Przede wszystkim to są dwie różne prace. Jedna w jednej się szkoli, w drugiej się trenuje. Wiadomo, że w pracy z młodzieżą ważne jest oprócz samego trenowania, ważne jest też wiele innych rzeczy, które wiążą się z wychowaniem, bo taki wzór przyjęliśmy, taki wzorzec, że chcemy te dzieci wychowywać przede wszystkim. A kolejną rzeczą jest to, że no w seniorach jednak ten wynik determinuje wszystko, a połączone to jakby z tym, o czym mówiłem, o ogrywaniu tych młodych zawodników, no stwarza to fenomenalne warunki do pracy. Czy zdarza Ci się, że odczuwasz stres przed meczem? Jak sobie z nim radzisz? Co masz jakieś rytuały, co robisz przed meczem, żeby to było łatwiej przejść? Moim problemem jest chyba ambicja. Wiadomo, że każdy by chciał wygrywać każdy mecz. Natomiast ja sobie też zdaję z tego sprawę, że nie wszystko funkcjonuje jeszcze w naszych drużynach, w pierwszej drużynie przede wszystkim tak, jakbyśmy chcieli, więc taki stres występuje. Natomiast to nie jest stres spowodowany strachem, tylko tym, że chcę, żeby było jak najlepiej. Jak najlepiej to wyglądało na boisku. Recepta jest jedna. Myślę, że tutaj trenerzy, którzy w jakikolwiek sposób gdzieś otarli się o większą piłkę, może o tą mniejszą też, wiedzą, że najlepszym jakby azylem na to wszystko jest dom i rodzina. Mhm. To tak wynikło praktycznie następne moje pytanie. Już zahaczyłeś. Jak się relaksujesz w wolnym czasie? Muzyka, spacery z rodziną właśnie, czy coś innego? Staram się faktycznie spędzać czas z rodziną, no bo ja jakby charakter mojej pracy jest taki, a nie inny, że determinuje to też jakby obowiązki, determinują ilość mojego czasu. No wygląda to tak, że staram się ten czas w miarę zagospodarować tak, żeby ten wolny czas poświęcić, mhm, poświęcić rodzinie i ładować z nimi akumulatory. Jesteś w stanie wymienić trzy cechy dobrego piłkarza? Tak na szybko, trzy takie, co powinien spędzić, to i to? No, przede wszystkim pracowitość, chęć do rozwoju i myślę szczerość wobec samego siebie. Najtrudniejszy przeciwnik, z jakim udało Ci się zmierzyć? Na boisku, jako trener albo jako zawodnik? Myślę, że najtrudniejszym przeciwnikiem faktycznie była drużyna Nottingham Forest, przeciwko której kiedyś graliśmy, jeszcze jak pracowałem w Anglii. Akurat wygraliśmy ten mecz, ale abstrahując od tego, to była kapitalna drużyna, gdzie teraz chyba trzech czy czterech zawodników gra w pierwszej na najwyższym drużynie. Poziomie, tak? Tak. Najlepszy mecz Iglopolu za Twojej kadencji. Jak ocenisz te występy? Myślę, że jest ich co najmniej kilka. Na pewno zapada w pamięci zwycięstwo nad Robczycami, dosyć takie spektakularne, w zasadzie rozstrzygnięcie w pierwszej połowie. Dobry mecz też z tutaj u nas ze Stalą Mielec drugą. Dobry mecz z Karpatami. Naprawdę dobry mecz z dobrym przeciwnikiem. Tak naprawdę no, byliśmy wszyscy pozytywnie zaskoczeni, jak ta drużyna zafunkcjonowała. No i te 20 minut tego meczu z Niskiem najdłuższego meczu w historii, który faktycznie, no paradoksalnie graliśmy jakoś mega dobrze, ale graliśmy skutecznie, a to jest najważniejsze w życiu. Paradoksalnie wygraliście tą dogrywkę 2-0, a jakbyście przegrali 2-0, to byłby remis. No dokładnie. Mecz do zapomnienia Iglopolu za Twojej kadencji. Który taki mecz był, którego już teraz nie chcesz pamiętać, wracać do niego? I chyba odpowiedź jest oczywista. Dwie porażki w meczu, jedna w meczu z Karpatami Krosno. Nie wiadomo, co się stało. Lepiej przegrać raz 8-0 niż 8 razy 1-0. I drugi mecz, no to mecz u siebie tutaj przed naszą publicznością. Myślę, że zawiedliśmy kibiców, ale przede wszystkim zawiedliśmy samych siebie, bo zwątpiliśmy w to, co chcemy robić. Porażka 6-2 no nie przynosi nam chwały. Troszkę łatwiejsze pytania. Mogę najzabawniejsza być historia Twojego piłkarskiego, trenerskiego życia? Zrobienie zmiany i zawodnik wychodzi na boisko, nie ma koszulki. Wybieg po prostu już nawet puszczony przez sędziego i nagle się okazuje, że on jest w treningowej koszulce. Kupa śmiechu, bo on po tym boisku biegał, dopiero później gdzieś go tam ktoś zawołał, żeby założył odpowiednią koszulkę.
Teraz przechodzimy do krótkich, obowiązkowych, szybkich pytań. Twoje ulubione danie? Myślę, że pierogi. Pierogi. Twój ulubiony deser? Lody. Lody. Twój ulubiony napój? Nie pytaj, co zawodnicy odpowiadają. Okej, ja powiem, że cola, niestety. Cola. No, czyli no, wynika... Wolisz zdrowo czy śmieciowo? To kolejne pytanie. Chciałbym zdrowo, niestety wolę śmieciowo. Jest różnie, tak? Taki lekki. Kto jest największym żartowniciem w szatni? Myślę, że Adrian Brzostowski. Adrian Brzostowski, lider tego rankingu. Strojnisiem w szatni? Powiedziałbym, że Berło, Dzierży, Maksiu Lis z Filipem Leśniakiem. Filipem Leśniakiem. Kto jest najlepszy w siatkonogę? Wiem, że często gracie, lubicie to? Słyszałem, że Rocky. Jeszcze z nim nie grałem, ale jak już go ogram, to wtedy będę mógł coś powiedzieć. Jest już teraz, zobaczy nas i będzie wyzwanie dla niego? Może być, przyjmuję. Kto jest szefem szatni? Kto zarządza twoją szatnią? Myślę, że jest tam wielu ludzi, którzy mają odpowiednie charaktery i też prowadzenie tych charakterów bardzo często wymaga nagimnastykowania się, ale to jest grupa generalnie starszych zawodników, którzy naprawdę bardzo, bardzo dużo dają. Czy oni pomagają ci? Bardzo dużo. Prowadzenie tego zespołu? Oni przede wszystkim, myślę, że bardzo dużo wnoszą oprócz doświadczenia i bardzo dużo wnoszą pozytywnych rzeczy i bardzo często tą chęć gry tutaj przekazują tym młodszym zawodnikom. Odpoczywa ci się najlepiej jak w ruchu, na leżaku? Myślę, że tutaj też miks. Lubię poleżeć faktycznie, bo z racji tego, że pracuję bardzo dużo, no to pojawia się taki moment, że trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie odpocząć, ale lubię też coś pozwiedzać. Mhm. Trochę techniki. System VAR według ciebie. Ułatwienie, utrudnienie. Wracajmy do starych czasów, grajmy z duchem gry, błędy to też jest element piłki nożnej. No właśnie i tutaj to jest taki kruczek. Myślę, że to idea jest świetna, natomiast wykonanie mogło być trochę lepsze. Cały czas to poprawiają, natomiast ja mimo wszystko wróciłbym do starych czasów. Rozumiem. Dzięki za rozmowę. Teraz czekamy na was. Kolejnych rozmówców wytypowaliście w poprzednich komentarzach. Kto będzie następny? To niespodzianka. Oczywiście czekam na pytania, które chcielibyście skierować do następnych moich rozmówców. Śledźcie nasze media społecznościowe, naszą stronę na Facebooku. Zapraszam serdecznie na kolejne nasze rozmowy. Dziękuję bardzo.